Rozmawiała z najsłynniejszymi tego świata, z Yasserem Arafatem, Michaelem Jacksonem, Slobodanem Miloševićem. Pierwsza zrobiła wywiad z więziami Guantanamo, ale najważniejszą rozmowę swojego życia przeprowadziła z ojcem. Rita Cosby, amerykańska dziennikarka telewizyjna, po latach odkryła nieznaną i tragiczną przeszłość taty, powstańca warszawskiego. Historię opisała w książce, która właśnie trafiła na prestiżową listę bestsellerów New York Timesa. Ojciec i córka, Rita i Ryszard. To zdjęcie zrobione podczas pracy nad książką. Wtedy poznawała prawdę, na którą czekała 35 lat, choć bliznę na ciele ojca oglądała od dzieciństwa. Po śmierci matki robiliśmy w domu porządki i znaleźliśmy starą, zniszczoną walizkę. W środku była brudna i pokrwawiona biało-czerwona opaska powstańcza i dokumenty na nazwisko Ryszard Kossobrudzki. Ojciec Rity walczył w powstaniu, potem trafił do obozu. Udało mu się uciec, wyjechał do Wielkiej Brytanii, potem do Ameryki, gdzie zmienił nazwisko na Cosby. Odkurzone po latach wspomnienia z powstańczej Warszawy wstrząsnęły jego córką. Zdałam sobie sprawę z tego, że nie tylko Ameryka, ale i cały świat powinien poznać niezwykłą historię polskiego ruchu oporu. Historię niezwykłej walki koktajlami Mołotowa z niemiecką maszynerią wojenną. Książka Quiet Hero, czyli Cichy Bohater, odniosła wielki sukces. Przełamany został mit, że pisząc o historii Polski nie można osiągnąć sukcesu komercyjnego, nie można się dostać na najbardziej prestiżowe listy bestsellerów na świecie. Byłam taka szczęśliwa. Od razu zadzwoniłam do ojca. Powiedziałam mu: gratuluję ci. A on na to: pogratuluj Polsce, zasłużyliśmy na to. Ale tych sukcesów może być jeszcze więcej. Mamy realną szansę, żeby wprowadzić tę książkę do kanonu lektur amerykańskich. Gdyby się udało, to byłby prawdziwy przełom, bo w amerykańskim programie nauczania o powstaniu warszawskim nie ma ani słowa. Paulina Witek, Polska 24.